Czy każdy film ma swoją muzykę, ma swoje tempo, ma swój rytm, ma swoją emocję, nawet ma swój kolor, nawet ma swój nawet ma swoje instrumenty, powiem więcej, nawet ma swoje tonacje. I umiejętnością kompozytora, wydaje mi się, to jest właśnie wydobycie tej muzyki z głębi filmu. Ja myślę, że już na końcu naszej współpracy z Kieślowskim myśmy mieli takie porozumienie między sobą, że tam nie było słów właściwie. Ja pisałem, już czułem to, a on wiedział, co ja napiszę i to nie było jakiejś wielkiej dyskusji o muzyce. Nasza współpraca w ogóle z Krzysztofem wyglądała trochę inaczej, niż wygląda normalna współpraca między kompozytorem a reżyserem. Z tych moich późniejszych doświadczeń to na ogół wynikało tak, że kompozytor przychodzi na ostatnią minutę, reżyser dzwoni na miesiąc przed końcem filmu, a czasami troszeczkę wcześniej. Oglądam gotowy materiał i do tego się pisze muzykę. Z Kieślowskim było inaczej. Znałem, mówiło się o pomysłach, dyskutowaliśmy razem z Piesiewiczem, z Kieślowskim. Potem czytałem scenariusze, pierwszą wersję, drugą wersję, trzecią wersję, aż w końcu. I w czasie tej całej jakby tego procesu dochodzenia do etapu zdjęciowego, do etapu, potem do postprodukcji, jakby myśmy tymi filmami żyli. No, spędzaliśmy dużo razem czasu, jeździliśmy na nartach, byliśmy ze sobą, spotykaliśmy się. To była taka właśnie permanentna praca nad filmem. Cała nasza współpraca z Krzysztofem zaczęła się od filmu Bez końca. To był bodajże 84 rok, tuż po stanie wojennym. I pamiętam, w Łodzi nagrywaliśmy tę muzykę do tego filmu i z tych dwóch mikrofonów. I orkiestra zaczęła grać. I ja mówię do dyrygenta, do Zdzisława Szostaka: Zdzisław, ale tam jest napisane pił w oczach, co znaczy z głosem. A Zdzisław mówi: zaraz, Byszku, to myśmy zapomnieli zaprosić chór. A ja mówię: nie, kochany, nie, chcę, żeby orkiestra śpiewała. A mówię: jak to ma orkiestra śpiewać? Pamiętam, mówię do orkiestry: proszę państwa, no grajcie pizzicato na skrzypcach i zacznijcie śpiewać. Pi, pi, ta, da, zbyło się cichuteńko w montażowni, znaczy w reżyserce. Kisiel popatrzył na mnie, wyszedł, uciekł. Nagraliśmy tą całą muzykę. Ja byłem tak tej muzyki niepewny, że mówię mu: przepraszam cię, słuchaj, no wiesz, nie wiem, no tak to czułem, ale wiesz, jak mi jeszcze dasz kiedyś szansę, to może coś wymyślę innego. A Kisiel tak popatrzył na mnie i mówi: słuchaj, my już do końca życia będziemy pracowali razem. No i potem był... Dwa lata później, trzy lata później, był projekt Dekalogu. Ten film powstał chyba w 12 miesięcy. 12 filmów. 10 filmów Dekalogu i 2 długie filmy. Krótki film o zabijaniu i krótki film o miłości. I to rzeczywiście była, to było szaleństwo kompletne. Ja pisałem wtedy muzykę, no co miesiąc trzeba było napisać muzykę do 3 filmów. I próbowałem robić różne instrumentację, tak żeby to się nie powtarzało, ale żeby ta muzyka odkrywała coś nowego. Potem po sukcesie filmu o zabijaniu w Cannes, kiedy dostał tę nagrodę, zaproponowano nam Leonardo de la Fuente, Podwójne życie Weroniki. Która była z kolei kontynuacją Dekalogu 9, który jest o tej dziewczynce, która mu przychodzi do doktora i mówi: panie doktorze, chciałbym operować serce. A doktor się ją pyta: czy pani tego chce? A ona mówi: wie pan, ja od życia chcę tyle, ale moja mama chce tyle, a ja mamę kocham. Więc chcę mieć tą operację, bo chcę śpiewać. I tu towarzyska śpiewała: Ojke siete i picciole tabarka.
No a potem przyszła duża produkcja, rzeczywiście duża produkcja, Trzy kolory, Marina Karmica w Paryżu z super gwiazdami, z Binoche, z wielkimi gwiazdami. I to rzeczywiście było już takie prawdziwe, profesjonalne kino. Cała praca z Kieślowskim to było mordercze tempo. 9 miesięcy, Trzy kolory. Pamiętam, że pierwszy film niebieski wygrywał festiwal w Wenecji. Myśmy już kręcili biały, był montaż do białego, ja pisałem muzykę do białego. Potem w marcu biały wygrał Berlin, a myśmy już kręcili czerwony. A potem w tym samym roku w Cannes był prezentowany czerwony. Można powiedzieć ironicznie, że 9 miesięcy, które myśmy robili Trzy kolory, to i tak to jest, można powiedzieć, dość wolne tempo, zważywszy, że dekalog powstał, nie wiem, w półtorej roku, 12 filmów. Ale to było mordercze tempo. To było mordercze tempo, które on sam sobie narzucił i nam wszystkim po kolei. Ja w tych filmach siedziałem, można powiedzieć. Byłem wewnątrz, czytałem scenariusze, byłem z nimi, obcowałem, byłem na planie, bo uwielbiałem być na planie. Więc ja miałem świeże pomysły. Tak samo Krzysztof, który przychodził na nagranie, wiedział, o co mu chodzi, ale był świeży i też czasami jakieś uwagi rzucał, które były trafne i fajne, a zrealizować je było łatwo. Filmem niebieskim i z muzyką do tego filmu to jest historia związana właściwie z ostatnią sceną tego filmu, która tak naprawdę nigdy nie została nakręcona. Ten film miał się kończyć koncertem na Zjednoczenie Europy i Krzysztof miał taki pomysł, żeby wtedy chyba było 12 krajów Unii Europejskiej, żeby na każdym głównym placu było 12 orkiestr i żeby wykonywać tą muzykę, czyli że w stolicy, powiedzmy w Paryżu, jest orkiestra i 11 ekranów. Powtórzyć to w każdej stolicy Unii Europejskiej i zrobić taki duży, symultaniczny koncert. Dlatego też ta muzyka musiała powstać wcześniej, chociażby dla synchronu. I to była trochę inna współpraca, jakby cały kolor tego filmu, w sensie emocji, ta muzyka, którą wcześniej nagrywałem, no ona jakby rzutowała na cały film. Oczywiście z punktu widzenia reżysera to nie jest taki wielki problem, bo gdyby mu się nie podobała ta muzyka, to zawsze ma czas jeszcze zmienić, czy muzykę, czy kompozytora, wszystko. Natomiast no, widać, że jakby trafiłem w to, co on chciał i ta muzyka taka została. Ja staram sobie wyobrazić historię Julii, tej dziewczyny, po śmierci męża. I starałem się być jakby w jej głowie. No, każdy z nas kogoś stracił. Chociażby ja pamiętam, jak odszedł Kieślowski, kiedy pisałem Rekwiem. To jest ból, to są pytania, dlaczego to się stało, a czy musiało to się stać. To jest tak opisywane, tak Krzysztof starał się opisać emocje, w jakich ta żona Julii znajduje się po śmierci najbliższych. Czasami wręcz byłem zwolennikiem kasowania części muzyki, bo wydaje mi się, że przy tym sposobie narracji w filmie, jaką Krzysztof używał, i przy takiej muzyce, którą ja pisałem, to była rzeczywiście mocną muzyką, to była muzyka, którą się pamiętało, to ta muzyka nie może grać od początku do końca. Natomiast trzeba pamiętać, że zarówno przy Weronice, jak i przy Trzech kolorach ja byłem takim superwajzerem przy miksie. Znaczy ja siedziałem na sali zgraniowej i właściwie ja dyrygowałem zgraniem. To było tak, że Krzysztof nie przychodził, miał do mnie zaufanie, przychodził raz dziennie i oglądał jeden akt. I mówił,
czy mu się podoba, czy mu się nie podoba. Ja wiedziałem, miałem od niego jakby takie sugestie, żeby najważniejszy jest dialog, a potem, żeby przypadkiem nie chować tej muzyki pod efekty, albo żeby efekty nie zabijały muzyki, bo to jest takie odwieczna walka między kompozytorem a ludźmi od efektów, kto da więcej. Mówiłem jakieś efekty won, to musiałeś won. I miałem rację, uważam, dlatego że najważniejszą w filmie, tak jak w muzyce, jest cisza. Tylko tę ciszę trzeba umieć zagrać. Powiedzieć o białym, to muszę powiedzieć pewną historię, pewną anegdotę, która się nas spotkała z Krzysztofem. Bo od tego się cała muzyka zaczęła i skończyła. Lecieliśmy do Paryża samolotem i przed nami siedziało dwóch Polaków. Z początkowej rozmowy było widać, że oni się kompletnie nie znają. I jest taki dialog. Jeden mówi do drugiego: gdzie lecisz? A on mówi: no do Paryża. Ja też. A jesteśmy w samolocie do Paryża. A gdzie tam idziesz? A do pracy. A masz gdzieś pracę? No nie mam, ale jest taki kościół polski, tam mam adres, tam po taką łamaną franczyzną coś wymawia, Ri Honoré, czyli Ri Saonoré. Ja mówię: a ty gdzie? No ja też do pracy. No a masz gdzie? A ten drugi mówi: nie, ale moja córka pracuje. A gdzie pracuje? No i sprzątaczką w ambasadzie. Pisze, odpowiada: ej, to ty jesteś ustawiony. Cały czas piją wódkę. Po godzinie już przeszli na ty. I ten mówi, ten od ambasady mówi: ty, Józek, to wiesz co, to ja cię wezmę do tej ambasady, razem nam będzie raźniej, Dorotka nam pomoże, moja córka, znajdziemy pracę. My tego słuchamy z kiślem, mija dwie godziny, to ten tam wtedy leciał jeszcze i Luszyn, więc taki samolocik, który dość długo latał. I ja mówię: Krzysztof, mamy gotową muzykę. A on mówi: jaką? Ja mówię: no jak to jako? Przecież to są Polacy wolne ptacy, to trzeba zrobić tango, takie wiesz, jak na każdym wiejskim weselu w Polsce. I ja mówię: sobie zapisz to natychmiast. I pamiętam w samolocie, już kartkę wyjąłem papieru, napisałem pięciolinię i zapisałem ten temat. I ten temat tak naprawdę został. Jest takim symbolem takiego naszego, zadziorności, ale z drugiej strony takiego no trochę kołtunizmu polskiego totalnego. W filmie w białym są dwie rodzaje, jakby muzyka składa się jakby z dwóch części. Ta pierwsza część, kiedy nasz Karol, bohater, jest w Paryżu, rozwodzi, chodzi, ta muzyka jest jakby takim smętnym kujawiakiem. No bo o czym marzy Polak za granicą, który na ogół nie zna języka, który na ogół pracuje gdzieś albo pod kościołem, albo na Milwaukee, albo jeszcze na Greenpointie, albo gdzieś tam. No o czym marzy? No marzy o Polsce. No jak przyszedł do Polski, to o czym marzy? No o dolarach i o Ameryce. I to jest takie błędne nasze koło. I tam jest taka scena świetna w filmie, kiedy nasz bohater w tej walizce wraca do Warszawy. To jest na wysypisku śmieci, tę walizkę wrzucają, bo tam gdzieś zginęła. Ona się otwiera, on mówi: nareszcie w domu. A ja napisałem taki utwór, taki wstęp do tanga na fortepianie, który jakby jest takim chopinowskim otwarciem. Film biały moim zdaniem jest taką, no, może nie komedią, pastiszem na nas samych, na Polaków, na to, kim jesteśmy, jak żyjemy, co mamy w głowach, jak się zachowujemy. To był bardzo ironiczny film, nawiasem mówiąc, Kieślowskiego. Testament zabezpieczyłem. Jak się go dzisiaj ogląda, już po tych całych teraz, po tej całej przemianach demokratycznych, ekonomicznych, to tam jest dużo bardzo celnych uwag. W razie czego zapisałem wszystko na kościół. Jezu.
na kościół. Co nie do ruszenia, puść go. Naprawdę to był bardzo ironiczny film i taki bardzo gorzki film o nas Polakach. Pozostałe te dwa filmy jednak poruszają takie tematy, myślę, bardziej zrozumiałe dla wszystkich. No. W filmie czerwonym Bolero, które tam jest jakby takim głównym tematem, miało ilustrować trochę takie powtarzanie się w życiu, w pewnych sytuacjach, jakby powtarzalność życia, prawda, od początku do końca. Jednocześnie ta muzyka jest ciemniejsza, ona jest bardziej współczesna. Ona jest skomponowana ćwierćtonowo, atonalna. Ona trochę jest podobnie skomplikowana jak historia opowiadana w tym filmie. I to Bolero było takim, z drugiej strony, takim memento mori. Takim czymś, co wraca do nas uporczywie. Oui ou non? Tam ta 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 tam ta 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 ta. Często jest tak, że pisząc muzykę do filmu, długo się zastanawiamy, dyskutujemy o niej i tak dalej, i tak dalej. A czasami robimy coś na żywioł, bo coś tak się czuje. Dlaczego tak? Bo tak czułem. Wydaje mi się, że w czerwonym to tak właśnie należy powiedzieć. Dlatego tak, bo tak czułem. A z drugiej strony wiedziałem, że trzeba zrobić inną muzykę, niż była w tych dwóch pozostałych filmach. Jak to Kieślowski zawsze powtarzał, żeby inne było inne, to inne musi być inne. Więc też taką starałem się muzykę do jego filmu wpisać. Tak jak w Niebieskim wróciliśmy do muzyki z Bezkońca, do tego marszu pogrzebowego, tak tutaj w filmie czerwonym wróciliśmy do dekalogu dziewiątego, do pieśni Van der Budelmayera. Które tak naprawdę jest fikcją. To było jakby takie moje alter ego. Zresztą historia samego Van den Budelmayera jest bardzo ciekawa. W dekalogu dziewiątym Krzysztof chciał użyć muzyki, jakoś klasyczny song, nie pamiętam, który nie był nagrany. I ja mówię, Krzysztof, żeby to nagrać, to trzeba mieć potworną, dużą orkiestrę i to będzie kosztowało. A on mówi, a czy mógłbyś coś napisać takiego, żeby spróbować? No i napisałem takiego tekstu holenderskiego. I Krzysztof mówi w tym filmie, wiesz co, trzeba by zmienić nazwisko temu kompozytorowi. Ja mówię, a ponieważ raz żeśmy Holandię lubili i wydawało nam się, że Van den Budelmayer to bardzo holenderskie nazwisko. Van den Budelmayer. Oui. Il voulait l'évoquer à la fin du concert. Vous savez à quel point il l'aimait. No i ten Van den Budelmayer i ten temat wrócił z kolei w Niebieskim. No i tak ten Van den Budelmayer raz żyje, raz nie żyje. Zresztą tam jest taka cała scena, że pamiętam, teraz sobie przypomniałem, w Megastorze, że ona chyba idzie, kupuje muzykę Van den Budelmayera, ludzie słuchają, co to jest Van den Budelmayer. No taka zabawa tym naszym kompozytorem. Je voudrais le 432 Van den Budelmayer. C'est comme ça que ça se prononce? Oui, c'est ça. Van den Budelmayer to była nasza taka tajemnica, no taki fikcyjny bohater, prawda? Tak jak u polskiego poety Herberta występuje pan Kogito, tak u nas występował Van den Budelmayer i on żył tak długo, jak długo żył Krzysztof. No teraz mnie też pytają ludzie, czy Van den Budelmayer wróci jeszcze. Póki co nie widzę powodu, ale może kiedyś rzeczywiście on jakąś wyda płytę solową. Zobaczymy, no. To była piękna nasza zabawa, która nam się udała, no. Więc tak, te wszystkie filmy, cała ta współpraca w ogóle wpłynęła na mnie. Ona, myślę, że ona mnie dziś ukształtowała. Ja wtedy byłem przecież bardzo młodym człowiekiem.
I rzeczywiście brak jest Krzysztofa w takich relacjach ludzkich. No. Jeździliśmy na narty co miesiąc w marcu i tak trochę pusto bez niego. Bez jego dowcipów, bez gotowania jajecznicy rano, której nikt nie chciał jeść. Bez tego jego, bez tej jakiejś dziwnej paranoi jeżdżenia w trzy osoby, trzema samochodami, bo się nikt nie mógł rozstać ze swoim. Bo tak było lepiej, niby ta kolumna toczyła się przez Europę. Czasami mam sny, rzadko mi się zdarzają, ale czasami śni mi się Krzysztof i to są bardzo śmieszne sny. To jest znowu gdzieś w Paryżu, że on przychodzi, ja w tym śnie wiem, że on nie żyje. Jest Piesiewicz, jest Krzysztof. Ja mówię, chłopaki, zabierzemy się do roboty, robimy nowy film. Ja mówię, Kisiel, przecież ty nie żyjesz. A mówi, co tam gadasz, że nie żyjesz? No jak to, przecież nie żyjesz, przecież napisałem ci rekwiem. Ja mówię, wiem, że nie żyję, ale na chwilę przyszłem. Oni tak mówią, że nie żyję, ale ja jestem. Ja żyję, ja będę.